Wow. Dobra. Chyba się zakochała. Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w najnowszym odcinku. Dzisiaj zrobimy sobie czad make-up z wykorzystaniem mojego zamówienia z drogerii Pigment. Na Instastory obiecałam Wam czad makijaż z tymi właśnie kosmetykami, także dzisiaj zajmiemy się zrobieniem tego makijażu, także serdecznie zapraszam do oglądania dalej i koniecznie zostańcie do końca, bo na końcu filmu będzie dla Was rabat. Makijaż zacznę od oka i dzisiaj moją bazą będzie korektor. Korektor, który już u mnie widzieliście, jest to nowy korektor z Golden Rose HD numer 02, który jest świetny i moim zdaniem jest to tańszy zamiennik tego mojego ulubionego korektora z Narsa, który jest o wiele, wiele droższy. Nakładam go na powieki, rozcieram i odcinam sobie brew. Klepuję sobie go delikatnie gąbką, żeby go ładniej wtopić. Ten korektor jest u mnie sprawdzony już pod oczami, ale jeszcze nigdy nie nakładałam go w postaci bazy pod cienie, dlatego dzisiaj sprawdzimy, czy się w tej roli odnajdzie. A jeśli chodzi o cienie, to będę dzisiaj używać nowości u mnie, czyli cieni Nabla. Ja cienie pojedyncze Nabla już stosowałam kiedyś, ale nigdy nie miałam styczności z ich paletami. Paleta prezentuje się przepięknie, opakowanie jest bardzo solidnie wykonane. W środku prezentuje się tak i wydaje mi się, że stworzy dzisiaj jakieś smoki z rozświetleniem na środku, czyli takie spotlight. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na tę chwilę paleta mi się bardzo podoba i mam nadzieję, że na tej bazie się fajnie będzie wszystko rozcierało. Zaczynam od cienia Middle Karma w zewnętrznym kąciku. Ale pigment. Mega. Przechodzę w załamanie. Buduję sobie teraz kształt makijażu, jak ostatnio robię to zawsze. Teraz nie dokładam już cienia, blenduję sobie tutaj delikatnie granice. Jedyne, jaki mam plan w tym momencie na ten makijaż, to to, żeby było to smoky, bo przy smoky eye będę widzieć dokładnie, jaka jest pigmentacja tych cieni i na ile mogę sobie z tymi cieniami pozwolić, bo delikatny makijaż można zrobić w kilka chwil. A jeśli chodzi o mocne makijaże, to już to musi być naprawdę fajna jakość, żeby to wszystko dobrze wyglądało i było ładnie roztarte. Teraz wezmę sobie tą piękną, przygaszoną brzoskwinię i rozcieram sobie to cieniowanie w górę. Te cienie są naprawdę mocno napigmentowane i trzeba uważać z ilością nabierania ich na pędzel. Teraz wezmę sobie ten ciemny brąz i przyciemnię sobie nim zewnętrzny kącik. Piękny brąz. Piękny, chłodny odcień brązu. Przepiękny. Idealny do przyciemniania zewnętrznego kącika i budowania intensywności makijażu. Od razu łączę sobie cieniowanie w załamaniu. Teraz jeszcze takim pędzelkiem miotełkowym 224 nabieram jeszcze raz tego ciemnego brązu i staram się pogłębić załamanie powieki, przyciemnić je. Teraz wezmę sobie ten fioletowo-granatowy cień. Nałożę go palcem, bo tak wydaje mi się, że będzie wyglądał najlepiej. W załamaniu nakładam już go pędzlem, żeby od razu go wtopić w to cieniowanie. I wybrałam taką małą kuleczkę z naturalnego włosia, bo ona od razu fajnie go rozetrze. I zdecydowanie polecam nakładać go palcem, bo wtedy uzyskujemy najmocniejszy pigment, wtłaczając go tak jakby w skórę i nie mamy żadnego osypu. On ma takie piękne, mieniące się drobinki, bardzo ładnie wygląda, jak gwieździste niebo. Kolejny raz pędzel i staram się granice ładnie wtopić w cieniowanie. Wydaje mi się, że to przejście kolorów wyszło całkiem ładnie, więc teraz chciałabym
na pograniczu tego fioletu i wewnętrznego kącika, który będzie najjaśniejszy, nałożyć ten cień. On jest przepiękny i będzie tutaj idealnie pasować do tego fioletu. I jak najmocniej go wciskam w tą powiekę. Nakładam jeszcze trochę fioletu, bo widzę, że na ciemnym cieniu on ładniej wygląda. Więc przyciemniam sobie jeszcze tutaj cały wewnętrzny kącik. I dopiero teraz będę aplikować ten jasny. O, i teraz się to przepięknie wtapia. Widzicie? Pięknie. Chciałabym w tym makijażu użyć jak najwięcej kolorów z tej palety, więc teraz sięgam po ten bardziej wyrazisty brzoskwiniowy cień niż ten transferowy, którego używałam wcześniej do załamania powieki. On się nazywa Bolero. Aplikuję pod brwią, tutaj gdzie ostatnio Wam mówiłam, że lubię aplikować intensywniejszy kolor, bo robi to taki mroczny efekt w makijażu i bardzo mi się to ostatnio podoba. Całkowicie w sam wewnętrzny kącik chciałabym nałożyć ten najjaśniejszy rozświetlający cień, który nazywa się Honey Drip. I to jest cień typowo drobinkowy. Jeszcze troszeczkę ciemnego brązu w sam zewnętrzny kącik. Oko na razie zostawię na tym etapie. Teraz przejdziemy sobie do makijażu twarzy. Zmyję sobie wszystko to, co się tutaj osypało, bo troszeczkę się niestety osypało. I osypały się nie matowe cienie, tylko te połyskujące, kiedy aplikowałam je pędzlem, bo one zdecydowanie wolą aplikację za pomocą palca. Zanim przejdę do powieki dolnej, zajmę się twarzą i brwiami. I mam tutaj nowość, jeśli chodzi o makijaż twarzy, czyli BB krem firmy Misha. Pierwszy raz mam BB cream tej marki. Nazywa się on Perfect Cover. Ma dobrze kryć. Sprawdzimy. Ma SPF 42, PA 3+, i jest to numer 13, czyli najjaśniejszy odcień. W środku prezentuje się tak. Mamy tutaj takie opakowanie z pompką. Ja już sprawdzałam ten kolor na dłoni, czy będzie mi pasował. Jest to bardzo fajny, neutralny, jasny kolor, którego nie muszę rozjaśniać, dlatego aplikuję go bezpośrednio na twarz. Wklepuję go gąbką. Mam wrażenie, jakbym aplikowała jakiś taki bardzo mocno nawilżający kosmetyk na skórę. Mam wrażenie, że ta konsystencja jest taka lekka, że gąbka go troszeczkę wchłania, ale już trudno. Jest to na pewno coś, co trzeba przypudrować, żeby się utrzymało, bo on w ogóle nie zastyga na skórze, także zaraz to zrobię. Już teraz widzę, że ten efekt świetlistości daje wrażenie mocniejszego krycia niż jest w rzeczywistości, także jak to przypudruję, na pewno krycie będzie mniejsze, bo tutaj policzki nadal przebijają. Także wydaje mi się, że ten krem BB ze Skin 79 pomarańczowy jest o wiele mocniej kryjący, ale ten jest super przyjemny na skórze, także na co dzień wydaje mi się, że będzie ok. Pod oczy i na policzki jeszcze dołożę korektora, tego samego, który był na powiece, czyli Golden Rose HD. Ja ten korektor lubię najpierw nałożyć za pomocą tej gąbeczki z opakowania na miejsce, które chcę zakryć, a później biorę taki pędzelek kuleczkowy, syntetyczny i wciskam miejsce po miejscu korektor w skórę. Tak, mam wrażenie, że uzyskuję z niego najmocniejsze krycie, jakie się da. O tak. Doklepuję gąbeczką tam, gdzie jeszcze mi się coś nie roztarło. Teraz mogę przejść do pudru. Jeśli chodzi o puder, mam tutaj puder E-Colore. Jest to puder matujący numer 411 Fair, czyli najjaśniejszy odcień. Standardowe opakowanie. Nie dodałam, że jest to puder mineralny. Nałożę go mokrą gąbeczką pod oczy.
na nos, na całą strefę T. I na resztę twarzy nałożę puder pędzlem, rozcierając to, co teraz sobie upiekłam bakingiem. Zdecydowanie jest to puder matowy, ale całkiem ładnie wygląda pod oczami, nie wygląda ciężko. Chociaż czuję go na twarzy, bo ja nie lubię takich mocno matowych pudrów, ale spryskam sobie potem twarz Fix Plusem i ten efekt matowości, suchości skóry zniknie. Jeśli chodzi o brwi, użyję mojej ukochanej palety z Golden Rose w kolorze Ash, którą również znajdziecie na Drogerii Pigment. Chcę dzisiaj brwi ładnie wypełnić, ale nie chcę, żeby były ciężkie, dlatego używam tylko i wyłącznie tego jaśniejszego koloru ze środka. Teraz delikatnie wykonturuję sobie twarz i tą paletę już dobrze znacie, jest to paleta do konturowania Affect. Bardzo uniwersalna kolorystyka, nie zrobicie sobie nią krzywdy, idealny produkt dla początkujących, dla profesjonalistów. Naprawdę uwielbiam, na początku się z nią troszeczkę nie lubiłam ze względu na jej mocny zapach, ale do tego zapachu można się przyzwyczaić, także teraz nie mam żadnego problemu, żeby jej używać, a jest to... no, jeden z najlepszych produktów do konturowania, jakiego próbowałam w życiu, także polecam serdecznie. A tym jasnym kolorem ze środka, matowym, odcinam sobie delikatnie policzek. W tej palecie do konturowania z Affectu rozświetlacz jest bardzo delikatny, ja wolę mocniejszy błysk, dlatego mam tutaj coś takiego. Jest to rozświetlacz Pixi, również rozświetlacz mineralny. Wow, zobaczcie to opakowanie. Jest to rozświetlacz, który nazywa się Moonlight. W środku wygląda tak, jest to rozświetlacz sypki i zobaczymy, jak on wygląda. O, piękne. Wow. Wow, ale ładne. Wow. Jest przepiękny. Przypomina mi te rozświetlacze z Ofry. Teraz przywracam tym rozświetlaczem rozświetlenie matowej skórze. Możecie zobaczyć, że kiedy chcecie uzyskać bardzo trwały efekt na skórze, wasza skóra się przetłuszcza, ale chcecie, żeby wyglądała zdrowo i była rozświetlona, to na matowy puder nałóżcie rozświetlacz i od razu to wygląda super zdrowo, a tam, gdzie skóra jest matowa, pozostanie matowa. Teraz nałożę jeszcze odrobinkę różu, jest to E-Colore w kolorze Bubblegum. Jest to taki delikatny róż rozświetlający, który nałożę na granicy bronzera z rozświetlaczem, żeby dopełnić ten policzek. Daje przepiękny, delikatny efekt, a z tym rozświetlaczem to jest w ogóle... to jest szał. Przepięknie to wygląda, przepięknie. Teraz przejdę do powieki dolnej i zacznę od brązowej kredki Golden Rose w kolorze, już Wam powiem, 406. Nałożę ją na linię wodną. Rozcieram sobie ją delikatnie między rzęsy. Pięknie się rozciera i daje już nam efekt przydymionego oka. I teraz zastanawiam się, co dodać na powiekę dolną i kusi mnie tutaj ten brąz. I chyba to jego właśnie użyję, ale zacznę od ciemnego brązu, który nałożę przy samej linii rzęs. Teraz ten połyskujący brąz, tak jak wspominałam wcześniej, na całą długość powieki, pomijając wewnętrzny kącik. I teraz ten brąz na dole rozcieniuję tym zgaszonym brzoskwiniowym cieniem przejściowym. Sięgam jeszcze po ciemny brąz, żeby przyciemnić zewnętrzny kącik.
Jeszcze na wewnętrzny dolny kącik nałożę ten najjaśniejszy, połyskujący, brokatowy wręcz cień. Rzęsy doklejone. Zdecydowałam się na takie dłuższe rzęsy, bo klejąc rzęsy od spodu zawsze uzyskujemy delikatniejszy efekt niż od góry tradycyjnie, ale tutaj w tym makijażu chciałam uzyskać mocniejszy też efekt rzęsami, żeby one się po prostu nie straciły przy tak mocnym makijażu, ale niestety nie powiem Wam, co to za model, bo są to jakieś stare rzęsy z norek, do których po prostu nie mam oryginalnego opakowania, także niestety nie powiem Wam, co to za rzęsy. Ale teraz oczywiście trzeba wytuszować dolne i tutaj użyję maskary Bourjois Twist Up the Volume. Ona bardzo ładnie wyciąga i rozdziela dolne rzęsy. I zostały mi tutaj usta. Zamówiłam kolejny odcień pomadki Golden Rose. Jest to ta seria Soft and Matte. I to jest przepiękny, jasny, neutralny, wydaje mi się, nudziak, ale zobaczymy, jak wygląda na ustach. I jest to kolor 101. Uwielbiam te pomadki. Zależało mi na takim właśnie jasnym nudziaku. Tyle, że uwielbiam te pomadki za formułę, to znalazłam jeden z najpiękniejszych odcieni nude, jakie miałam kiedykolwiek na ustach. Długo szukałam takiego koloru, który nie byłby w ogóle ciepły, ale też nie byłby na tyle chłodny, że wyglądałby na ustach sino. Ten taki jest przepiękny, naprawdę polecam. Polecam te pomadki, jeżeli jeszcze nie próbowałyście, koniecznie musicie natychmiast. Ostatnim już krokiem w tym makijażu będzie sięgnięcie jeszcze raz po rozświetlacz i rozświetlenie delikatnie ciała. Makijaż jest skończony, jest to na pewno jeden z najintensywniejszych makijaży, jaki do tej pory pojawił się na moim kanale, ale chciałam wyciągnąć z tej palety jak najwięcej, chciałam zobaczyć, jaki jest pigment i jak te intensywne cienie blendują się ze sobą. Także jeśli chodzi o moje największe pozytywne wrażenia z tych kosmetyków, to na pewno jest to ta paleta. Przepiękna praca z tą paletą to czysta przyjemność, uniwersalna kolorystyka zarówno do makijaży dziennych, jak i wieczorowych. Ja stworzę jeszcze dla Was jakieś dzienny makijaż tą paletą, żeby Wam pokazać, że do tego też się super sprawdza. No naprawdę jestem bardzo zadowolona. Pierwsze wrażenie jak najbardziej pozytywne. Jeśli chodzi o kolejne mega wrażenie, to jestem w szoku, że ten puder matujący zrobił na mnie bardzo duże wrażenie, bo on na początku po nałożeniu nie wyglądał sucho, ale czułam się bardzo sucho na twarzy, natomiast po chwili on się przepięknie wtopił, przepięknie wygląda pod oczami. Nie czuję już potrzeby spryskiwania twarzy jakimś hydrolatem, naprawdę świetny, mineralny puder. Efekt wow, na pewno zrobił na mnie rozświetlacz z Pixie, jest przepiękny. Przypomina mi rozświetlacze z Ofry, są to moje ulubione rozświetlacze, także jeśli jest do tego podobny, to na pewno będzie moim ulubieńcem. I największy efekt wow to pomadka z Golden Rose, którą już znam, jeśli chodzi o jej formułę, ale nie znam jeszcze tego koloru. Jest przepiękny, jeden z najpiękniejszych nudziaków, jakie miałam, także serdecznie polecam Wam kupić numer 101. A na koniec mam dla Was obiecany rabat. Macie 15% rabatu w drogerii Pigment na cały asortyment, prócz nabli i prócz kreolanu. Wszystkie informacje na temat rabatu będą w opisie na dole pod filmem, także tam zaglądajcie. Bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się przyjemnie oglądało i widzimy się, mam nadzieję, w kolejnym odcinku. Buziaki, pozdrawiam Was serdecznie, pa, pa.